Witam ze Starokrakowskiego Lasu. Dzisiaj troszeczkę, no taki rekonesans bym powiedział. Pierwsze co to mnie tutaj zdziwiło, ile jest wywróconych drzew. W ogóle się iść nie da przez ten las, bo widać jaka jest krzyżówka, co tu się dzieje w ogóle. Były wichury zimą, straszne huragany. I to jest ten właśnie płosie tych wichur. Chodzić trzeba gdzieś pod drzewami, nad drzewami. Jest dosyć późno, już godzina chyba 18. Ja się wybrałem zobaczyć, co się dzieje. Jak na razie widzę jakieś trujaki. Dzisiaj jest piątek. Nieciekawie jest tutaj. Trzeba obchodzić drzewa. Nie będę skakał po nich. Z koszykiem. Pełny słoneczników. Wziąłem sobie słonecznik tutaj. Szukam grzybów. Jest bardzo mokro, w nocy jest bardzo zimno, tylko 2 stopnie. Zobaczymy, czy coś będzie. Póki co są tylko przewrócone drzewa. Niesprzątnięte. O, pierwszy jakiś większy grzyb. Widzę. Nie wiem co to jest, ale to blaszkowe, a ty jakiś taki. Idę szukam dalej. Gdzieś ukryte pod grzybeczki. Ten jest zgniły. Ten powinien być dobry. Pierwszy grzyb pod grzybek. Stary Kraków. Tak się nazywa ten las, Starokrakowski. No i pod grzybeczek. Numer 2. Słabo dzisiaj z tymi grzybami. Wspominam tutaj miejsca, że tu było dużo grzybów sprzed lat, ale dzisiaj już jest zmrok, jesienny zmrok, bo dzisiaj jest pierwszy dzień jesieni. I proszę bardzo, pierwszy już przy latarce. Borowik. Jesienny borowik. Trochę przez ślimaki pogryziony. Ale jest. Młodziutki. Jeszcze ślimaki są. Proszę bardzo. Jesienny borowiczek. Ale to z trzeci grzyb dzisiaj znaleziony. Znakiem tego nie ma grzybów. Słabiutko. W lesie jest w ogóle bardzo mało grzybów wszelakich, ale tutaj nadzieja. Rośnie muchomor czerwony. A ich pojawienie się. O! To jest właśnie to. Że będą grzyby. Może. Wszystko jest może. Wilgotno jest bardzo, ale to tak jakby najpierw kogoś zagłodzić, później dać jeść i kazać żyć. To tak samo jest z grzybami w tym roku. Najpierw susza kilkumiesięczna, upały, nieznośne upały po 40 stopni, a później trochę deszczu, znaczy później. Niedawno spadł deszcz. No i teraz mają grzyby rosnąć? Nie za bardzo. Nie tutaj w naszych lasach. Przynajmniej na razie. Nie lubię lasu Starokrakowskiego opuszczać nocą. Jest to bardzo trudny las. Gdzieś tam słyszę ciągnik na polu.
jak wchodziłem do lasu, go widziałem. Się kieruję na jego dźwięk. Może mnie on wyprowadzi z tego lasu bez nawigacji tym razem. Zobaczymy. Kolejny podgrzybek. Młodziutki. Wszystko są młode grzyby. Nie ma starych grzybów. Może w dzień bym ich więcej zobaczył. Jednak w nocy się źle zbiera podgrzybki. I tutaj jeszcze taką ciekawostkę powiem, że moja znajoma powiedziała, że jeśli nie ma w lesie czarnych ślimaków, to nie będzie grzybów. A tutaj proszę bardzo. Jest czarny ślimak. To sygnał, że może gdzieś on podąża do jakiegoś grzyba. Albo już zjadł jakiegoś grzyba. Chociaż nie ma za bardzo tych grzybów. Udało się wrócić na ulicę. Nareszcie. Więcej telefonów jak grzybów. Nie czas jeszcze na grzybobranie. Może nie będzie w tym roku. Zobaczymy. Na razie mamy pierwszy dzień jesieni. Także spokojnie.